Jak mi teraz jeszcze, bo jeszcze nagrywam? Tak. Dobrze. Bułka jest prawdziwym tutaj hero, nie ja. Jestem Trzyma. kotwica. Aktywa nowa kotwica. Czy jest na środku? Tak. Dobrze, słuchajcie, taktyczna zmiana baterii, bo już byliśmy na końcówce. Bułeczek nas tutaj trzyma, bo nie mieliśmy. Przychodzę załamanie nerwowe. Przychodzi, trzyma nas i przychodzi załamanie nerwowe. A ja szybko dla niej szukam GPS-a, żeby zobaczyć, jak daleko jesteśmy. Acquiring satellites może trochę potrwać, ale bułeczka ma piękną, umięśnioną rączkę, tak się da rady. Na tego biska. Patrzcie na tego bicka. Okej, Garmin się już pojawił. O Jezu, jak dobrze. Mogłabyś tak nas na jutro podtrzymać. Do jutra nas tak podtrzymać. Dobra, satelity chyba już powinny być wgrane. Nie wiem, jak to działało, ale. Satellite. Tak, mamy już do 15 metrów i się coraz zmniejsza. Także będziemy mieli za chwilę 12 metrów, 7 metrów. Już ci mówię, ile mamy do celu. Waypoint Manager. Manager. Mamy zaledwie 1 km i 90 metrów w linii prostej. No, z 3 km jeszcze nam zostało. Godzina jest 16:24, Sunday, August, the 18th. 40 minut. Co? O, do 18 jest. Do 17. Do 18. Do 18. Kto organizował nam kajaczki? Wiesz co, powiem ci, nie, najlepiej nie dawaj sobie niczego ucinać, bułeczka moja to kochana. bez rąk, Bo nie? byś była kadłubek już. Bym cię musiał, nie wiem. Musisz Nie. w takim plecaku. Tak, jak jodę. Sprawdziłem zibeka dwa razy. Nie ma to jak, słuchajcie, chrupiące plasterki, marchewki, nasze skarby tu wszystkie. Czekaj, przerzucę to tak, żeby to było. Waszka siedzi na wiośle. Cześć, panie Waszko. Piękna jesteś. Możesz wpuścić, jakbyś chciała, bułeczek. Tak. Odpoczywaj sobie teraz. O, mi cię pocałował nią jak. O, Marcz. Odpoczywaj, ja już. Pociąg jedzie, ja chcę go zdążyć. Zobacz, czy tylko się świeci czerwono. Byłoby słodko. Kapitanie, bułeczką, alarmuj mnie, co tam będzie przed nami. Dobrze. Dostałem powera teraz. A w nagrodę Walk of Shame na Spokielcach w strojach plażowych. W godzinach najbardziej romantyczno spacerowych. Może nadać do 23:00, ale nie, prawda? Nie. Prysznic, łóżko i kolacja z deserem. To jest to, co czego mi potrzeba. Ciasto? Wolę pizzę i loda. Ale jak najbardziej, proszę bardzo. Ciasto na pół. Ciasto? Na pół. Ciasto. Powiedz jeszcze raz, bo nie słyszałem chyba. Ciasto. Widzę, że wchodzimy w ekstrema jakieś. Ciasto. Ciasto. Bułeczce, że ciasto chce. Za ciasto to trzeba dobrze wiosłować. Za ciasto. No, to prawda. Więc loda dostaniesz kolejnego dzisiaj. Ej, co ja robię? Sorry. Dogadałem się, zapinam pasy i jedziemy. Cicho. Teraz będzie nas bardzo już poważnie. W stronę słońca, kajakami przez czarną idę. W stronę słońca, nie patrzy na mnie, jakbym nie potrafił śpiewać. Nie odbieraj mi moich pewności siebie i resztki. Raftingi jakieś są? Nie, ale to dobrze. Trzymamy się środka. Dobrze.
Ogólnie powinno być tak, że tylnia osoba powinna mieć jakieś wyższe stanowisko, żeby nie zasłaniała pierwsza osoba. Albo ja powinien być po prostu wyższy, no nie? Nie, to jest taka pozycja po prostu, że wiesz, że bardzo widzi. Dziuba się w ogóle nie widzi kajaka. Jakbyś nie hamowała, to byłbym wdzięczny, bo nie wiem, czy no mam na tyle siły były wyliczone. Oła, jakieś duże drzewa. Lewa, prawda? Lewa. Zdecydowanie lewa. Ogólnie to jestem trochę śnięty. Yerba byłaby wskazana w tamtym miejscu. Ale niestety. Ja, dobrze, żeśmy nie zabrali moim zdaniem więcej rzeczy, wiesz? Nie ma za bardzo komfortowego miejsca, wszystko... Obciążenie to jest raz, ale tu wszystko, wiesz... O, mamy prawa strona. Obciążenie to jest raz, a później... Też chyba prawa. Wewnętrznie się musimy trzymać. Czekaj, bo tu jest mielizna chyba, tak? Lewo podciągnijmy. Hamulec zarzucę na prawo. Wycentruję teraz na lewo. I chill. No i tu już są takie typowo leśne rzeczy, no nie? Konar mamy na drodze. Tu jest dobrze, potem do prawa. Dobrze. Oj, tutaj musimy odpocząć. To jest metalowe, znaczy ten, kostka. Dobrze widziałeś? Nie. Brzeg był wykostkowany, nie? Jak zmęczona jesteś w skali od 1 do 6, gdzie 6 to dopiero co wstałaś pięknie wyspana po całej nocy? Może jak masz baterię bardzo rozładowaną? 2,5. 2,5? To sporo jeszcze jest. Do zera. Ale muszę chyba też energię czekać do raftingu jakiegoś. Ja myślę, że to już nie będzie. Taka mikroplaża. Tylko żeby wyjść, no nie?
5 godzin 30 minut płyniemy. Godzina była która? Słucham? Okej. Ej, ej, ej! Jakiś rafting? Ciężko mi powiedzieć. Czy się nie faluje od słońca, od wiatru? Chyba normalnie. Dobra, tu coś mamy jakiegoś. Przyśpiesz ode mną. Jest przejazd w ogóle. A, to jest ten przejazd. Tak, 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 tak było, no. I to było ile do mety? Bułczuszku? Bułczuszku nie było już poprzez, tuż po przejeździe. Nie co z naszym zachodem dzisiaj ze Ślichowicą? Na ten moment mówię nie. A, bo to trzeba jeszcze zjeść. No. A trzeba zjeść? I później zjedli. Nie, pod prysznic trzeba i tak wejść. Tak, 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 tak. No nie wchodzi w grę. Albo na kiedy indziej sobie zostawimy. No bo tak, bo to już nam ucieka od dłuższego czasu. Odpoczywaj, odpoczywaj. Będzie potrzeba, to ja potrzebuję, wiesz, boosta. Dobra. Zbliżamy się do końca, robię cięcie. Będziemy do miety. Dobijali.